Człowiek uczy się całe życie. Zgodzicie się z tym, czy macie inne zdanie? Ja powiem wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Zapraszam do oglądania. Instytut w USA, który zajmuje się szkoleniem dyplomatów z języków, ma swoje dane dotyczące tego, ile czasu potrzeba na naukę każdego z języków potrzebnych im do sprawowania ich urzędu. I tam języki są podzielone na kategorie w zależności od tego, jak bardzo przypominają one język angielski. No bo coś bardziej przypomina twój ojczysty język, tym łatwiej będzie ci się go nauczyć. I stąd takie języki jak m.in. hiszpański, włoski i tym podobne, większość języków europejskich w zasadzie, mają oszacowane na około 500-600 godzin nauki. Potem mamy języki drugiej kategorii, w których znajduje się m.in. język polski, okolice 1100 godzin, więcej przypadków gramatycznych, te sprawy. I ostatnia, trzecia, najtrudniejsza kategoria, języki azjatyckie, takie jak chiński, japoński, koreański, 2000, nawet 2200 godzin, aż taka jest różnica w nauczaniu się tego. I czemu ja w ogóle o tym mówię? Po kolei. Zacznijmy od tego, to jest bardzo ważna informacja dla ciebie, że nie jest prawdą, że dzieci uczą się języków szybciej niż dorośli. To jest taki mit, który pokutuje trochę w społeczeństwie, że jak my do pewnego momentu nie nauczymy się drugiego języka, to już nie ma dla nas szans, bo dzieci uczą się szybciej tego. To jest kompletna nieprawda. Z naszej perspektywy dzieci często się uczą języka szybciej tylko z tego powodu, że my mamy wobec dzieci straszliwie niskie oczekiwania, więc nam się wydaje, że one szybko łapią, nam się wydaje, że ten czas szybko leci. A jak porównasz to, ile lat tak naprawdę dzieciom zajmuje się nauczenie się języka do momentu, w którym on może się nim posługiwać jakoś, to te wartości, które podałem przed chwilą, wydają się być stosunkowo niskie. A zauważ też, że dzieci jak dojrzewają i jest to jedyny sposób, ten język pierwszy, którego one się uczą, to jest jedyny ich sposób komunikacji ze światem. Czyli one są na niego wystawione w zasadzie 24/7, jeżeli nie śpią. To idzie im to bardzo topornie. Wiesz, że są też dane dotyczące tego, w którym wieku ludzie, native speakerzy danego języka, posługują się swoim językiem poprawnie. Dla języka angielskiego jest to 12 lat. Spotkałem się z informacją, że dla języka polskiego jest to 15 lat. Polacy średnio w wieku 15 lat dopiero potrafią się poprawnie i elegancko posługiwać swoim językiem. Średnio statystycznie. Czyli no nijak się ma to do tego, w co my wierzymy, że dzieci uczą się języka szybciej. To po prostu nie ma miejsca. Do tego dochodzi fakt, że dzieci mają przecież mózgi jeszcze niewykształcone kompletnie. No człowiek w wieku 4 czy 5 lat, ten jego mózg nie pracuje jeszcze za bardzo. Prawda jest taka, że w okresie dojrzewania my mamy kilka takich momentów, w których ten mózg zaczyna pracować coraz lepiej. Pierwsze takie gwałtowne zmiany w naszym mózgu następują w okolicach 11 roku życia, w okolicach 16 roku życia większość już z nas jest prawie na tyle inteligentna, na ile będzie. W sensie ten mózg jest już rozwinięty intelektualnie do dość wysokiego poziomu, a tak naprawdę szczyty tego osiąga dopiero w wieku około 25 lat, kiedy my dopiero wtedy jesteśmy biologicznie dojrzali na poziomie naszego mózgu. I co to dla nas w praktyce oznacza? Że prawdą nie jest też to, jakoby pamięć z wiekiem nam się pogarszała. No bo część osób też ma takie przeświadczenie, że właśnie te najlepsze lata mają już dawno za sobą i że z wiekiem ta pamięć jest coraz gorsza, więc coraz trudniej i toporniej będzie nam się uczyć nowych rzeczy. To po pierwsze nie jest prawda. Badania dawno wykazały, że pamięć z wiekiem nam się nie pogarsza. Znaczy, może trochę to robi, ale w bardzo, bardzo niewielkim stopniu. Ale dużo ludzi, którzy na starość mają słabą pamięć, to nie jest dlatego, że ten mózg ulega, wiesz, jakiemuś rozkładowi, tylko dlatego, że ta pamięć jest nieużywana. No bo o co chodzi z naszym mózgiem? Nasz mózg, tak jak nasze mięśnie, działa, że jak my go używamy, to on staje się coraz potężniejszy. Jak my tego nie używamy, to zaczyna to zanikać. Tak jak można utrzymać kondycję fizyczną w bardzo wysokim, imponującym poziomie, bardzo w starym wieku ludzie szalone rzeczy potrafią robić, tak samo kondycja twojego mózgu jest zależna od tego, jak i do czego ty tego mózgu używasz. I tutaj jest taki pewien haczyk, że twój mózg nie rozwija się i nie utrzymuje kondycji umysłowej, jak ty robisz rzeczy, które wydają się trudne, tylko on się rozwija, jak ty uczysz się nowych rzeczy. Jak ty się nie uczysz nowych rzeczy, to on się nie rozwija, on się zaczyna cofać, zaczyna się słabnąć. I tutaj w ogóle wchodzi szkoła, bo nam się wydaje często, że szkoła to służy do tego, żeby nauczyć nas całej masy bezsensownych informacji, która potem do niczego nam się w tym życiu nie przyda. A prawda jest taka, że szkoła, do której tyle lat chodzimy, tyle życia tam spędzamy, powstała przede wszystkim po to, żeby wspierać rozwój intelektualny młodych ludzi. To był tak naprawdę główny cel. To, że my czegoś tam przy okazji się, wiesz, nauczymy, z czego i tak wiemy,
większość zapomnimy, nie? Może poznamy nasze zainteresowania, to jest trochę taki efekt uboczny. Chodzi o to, że jak my się uczymy tych wszystkich rzeczy, mózg się rozwija. I to widać doskonale, bo jak macie miejsca na świecie, kraje, gdzie ta edukacja jest ograniczona, średni poziom inteligencji w społeczeństwie jest drastycznie niższy. Jeżeli te człowieka pozbawisz edukacji szkolnej, to też w testach jego inteligencji wyjdzie po prostu, że no, mózg nie jest rozwinięty. O to przede wszystkim chodzi. I z tego właśnie powodu też między innymi, większość z nas osiąga szczyt takiej umysłowej, czystej mocy w okolicach 21 roku życia. Taki wiesz, szczyt edukacji twojej, gdzie ty spędziłeś w tym momencie paręnaście lat w szkole. Potem zaczyna tej edukacji być trochę mniej. I mózg w większości osób niestety po okresie szkolnym przestaje się rozwijać w dalszym stopniu, tak jak mógłby to robić, jak byśmy się uczyli dalej. A dużo osób dorosłych odmawia wręcz uczenia się nowych rzeczy. Im człowiek jest starszy, tym ma tendencję niefortunnie jeszcze bardziej odmawiać tego. I to jest bardzo szkodliwe dla jego mózgu, dla twojej długości i jakości życia ogólnie. Więc wróćmy do tego, o co tutaj tak naprawdę chodziło. Czy pamięć z wiekiem się pogarsza? Nie, chyba że jej nie używasz. No to wtedy tak, ale to nie chodzi o wiek, tylko po prostu o czas, który upływa, a ty tego mózgu nie korzystasz. Faktem jest jeszcze to, że jak były robione badania dotyczące tego, jaki jest najlepszy wiek dotyczący uczenia się nowych rzeczy, w którym wieku człowiek najlepiej się uczy, to wyszło, uwaga, 50 lat. Że to jest wiek 50 lat. Skąd to wyszło? Bo twój mózg w wieku 50 lat dalej fizycznie jest sprawny. On nie jest dużo słabszy niż był w tym optimum tam około 25 roku życia. A człowiek mając więcej doświadczenia życiowego, więcej wiedzy ogólnie, uczy mu się po prostu łatwiej. Ma inne podejście do tego i wychodzi mu to po prostu lepiej. To są fakty, to są badania, które to wykazały, więc dla większości z was tutaj podejrzewam, ten moment optymalnego uczenia się jest jeszcze przed wami. I to wszystko opowiadam po to, żeby wybić ludziom z głowy wszelkiego rodzaju wymówki, które najczęściej się spotyka, że albo dla mnie jest za późno, albo dzieciom jest łatwiej, albo wiesz, mózg już nie ten. Nie, jest dokładnie na odwrót. Najlepszy moment na nauczenie się czegoś nowego jest właśnie teraz, bo to dodatkowo sprawi, że ten twój mózg w przyszłości będzie pracował jeszcze lepiej niż to robi teraz, zamiast gorzej, bo to jest alternatywa. Jak nie będziesz nic robił, twój mózg będzie pracował gorzej. I w tym momencie chciałbym cię krótko zaznajomić z historią pewnego człowieka. Facet nazywa się Steve Kaufman, jest Kanadyjczykiem, ma w tym momencie 77 lat i posługuje się 20 językami. On spędził część swojej kariery pracując w dyplomacji między innymi i wykorzystując swoje umiejętności językowe w swojej pracy, ale to co jest tutaj najważniejsze to to, że on przechodząc na emeryturę nauczył się dopiero swojego 9 języka, którym był język rosyjski, tak sobie wybrał i dopiero na emeryturze postanowił oddać się kompletnie temu swojemu hobby, uczeniu się języków i wtedy przez te ostatnie 12 lat doprowadził to do poziomu znajomości 20 języków. No bo dlaczego? Jak mamy takiego gościa, który całe życie się uczy, jego mózg jest sprawny dalej w wieku 77 lat, pewnie bardziej niż w większości 20-latków i on nie ma żadnego problemu z tym, żeby dalej się uczyć. W ogóle spójrz na to tak. Zauważ, że ludzie w takim wieku, 80 lat, często nawet więcej, którzy po prostu robią rzeczy, dalej pracują nad czymś, uczą się czegoś, oni często wyglądają na dużo młodszych niż są w rzeczywistości. Co nie? No bo właśnie jedną z tych rzeczy jest to, że to uczenie się trzyma ten twój mózg w takim, nazwijmy to, młodszym wieku, że on dłużej jest dla ciebie sprawny. No i nie każdy z nas musi mówić 20 językami, bo to nawet sam Steve przyznaje, że na takim poziomie jak umiesz 20 języków, no magii nie ma, słuchaj, nie? Żeby to, co też ja powtarzam od samego początku, że żeby się czegoś nauczyć i utrzymać to w głowie, żeby to utrzymywać w głowie w ogóle, trzeba to czasem powtarzać. Jak posługujesz się 20 językami, to Steve mówi, że on po pewnym czasie nieposługiwania się którymś zaczyna tracić zdolność mówienia nim w aktywny sposób. Musi sobie poświęcić wtedy chwilę czasu na przypomnienie sobie, jak to robić, no bo po prostu tego akurat nie oszukasz. Więc ja ci powiem tak, to nie każdy człowiek może mówić 20 językami, bo to już musi być twoje hobby naprawdę, ale każdy człowiek jest w stanie fizycznie nauczyć się, posługiwać się, utrzymywać w głowie na najwyższym poziomie 3-4 języki. To jest jakby fakt, tutaj się nie da. Jest nawet dużo miejsc na świecie, w którym języków urzędowych jest przecież więcej niż jeden i tam znakomita większość ludzi posługuje się 3-4 językami normalnie, po prostu sytuacja tego wymaga. Więc każdy z nas jak się zmobilizuje, zmotywuje, jest w stanie tych kilka języków w głowie utrzymywać i nie powinien mieć z tym większego problemu. Steve jest też jednym z najlepszych i najbardziej szanowanych poliglotów na świecie w tym momencie i nawet on otwarcie mówi, tak a propos ram czasowych uczenia się języka, bo będziemy robić koło i wracać do tego, co powiedziałem na początku. On jak się zaczął uczyć języka tureckiego, to w
ogłosił na swoim kanale na YouTubie, że pierwsze nagrania, gdzie mówi cokolwiek po turecku, będzie w stanie wypuścić po roku uczenia się tego języka po co najmniej godzinę dziennie. Czyli to nie jest tak, nawet ludzie posługujący się taką masą tego, mający tyle doświadczenia w uczeniu się tego, nie chodzą i nie kłamią, że po 2 tygodniach nauki, po miesiącu nauki, po 2 miesiącach nauki będą płynnie mówić językiem. Coś takiego po prostu nie zachodzi. Niefortunnie nauka języka wymaga, żeby trochę tego czasu w tym prawdziwym życiu upłynęło. Więc on mówi, że po roku jest w stanie mówić w nowym języku na w miarę takim zadowalającym poziomie, żeby być w stanie się po prostu wysłowić. No bo o co chodzi? Żeby mówić w języku, ty potrzebujesz bardzo dużo słownictwa. Tutaj też Steve twierdzi, że 80% nauki nowego języka to jest nauka słownictwa. No, gramatyka w większości przypadkach, dobra, tam nauczysz się kilku zasad, ale to się intuicyjnie na ogół umie i pamięta. No ilu z nas uczciwie zna zasady języka polskiego, gramatyki, żeby je w tym momencie wypisać i komuś opowiedzieć? My się posługujemy tym intuicyjnie. Jak posługujesz się innym językiem, to też dobrze wiesz, że może tam jakieś zasady znasz, ale z czasem posługujesz się tym po prostu intuicyjnie, bez zastanowienia i po latach, jakbyś miał wrócić do tego teraz opowiedzieć co i jak, dlaczego, to człowiek ma z tym problem, nie? Więc 80% to nauka słownictwa i ta część mi się bardzo podoba, ta część powinna się nam wszystkim bardzo podobać, z tego względu, że ja, jako specjalista od technik pamięciowych, od zapamiętywania, umieszczania informacji w głowie, to jest właśnie ten etap, na którym ja jestem w stanie ludziom najbardziej pomóc. To jest to, w czym mi w nauce, w mojej własnej drodze uczenia się języków, to najbardziej pomaga. No bo to, co ja obserwuję w środowisku poliglotów, to jest to, że oni gimnastykują się na wszystkie sposoby, byleby uniknąć takiego siedzenia i uczenia się słownictwa z fiszek na przykład. No bo to jest dla nich tylko zakuwanie. Jak nie mają żadnych metod pracy z tym, no to muszą jakby obchodzić tą drogę uczenia się słownictwa naokoło. Nie mogą po prostu usiąść i wrzucić tego do głowy. A ta przewaga, którą ja mam, drastyczna przewaga, bo ja to widzę w wymiarach czasu, ile mi to zajmuje, to jest to, że ja mogę wziąć 6-7 tysięcy fiszek z nowymi słowami, zacząć je po prostu mielić technikami pamięciowymi. Ja ci nie powiem, że ja 7 tysięcy fiszek jestem w stanie nauczyć się w tydzień, bo to nie jest prawda. Takiej leniwej pracy to jest wciąż kilka miesięcy, ale jest to kilka miesięcy leniwej pracy i skutecznej pracy przede wszystkim, bo mając narzędzia pomagające ci w zapisywaniu informacji w głowie, ty wiesz, że ten proces się uda, ty wiesz, że ten proces zrobisz dobrze, że zrobisz go szybko i że nie będzie w tym procesie żadnych trudności. To jest po prostu wyklepanie odpowiedniej ilości godzin w robieniu tego. I tu właśnie wracamy do tego, co powiedziałem na początku, że nauczenie się takiego hiszpańskiego to jest 500-600 godzin pracy, żeby się tym jako tako posługiwać. To są dane sprzed 4 dekad bodajże. My dzisiaj mamy dużo łatwiej, ponieważ wraz z rozwojem internetu między innymi, my zyskaliśmy dostęp do informacji w każdym dostępnym na świecie języku, po prostu na życzenie, na zawołanie. Jak człowiek chciał się kiedyś uczyć języka, to miał problem w zdobywaniu materiałów, były trudności właśnie w tym, żeby obcować z prawdziwym językiem. My dzisiaj nie musimy nawet jechać do Hiszpanii czy Ameryki Południowej, żeby mieć styczność z językiem hiszpańskim na co dzień. Jesteśmy w stanie otoczyć się tym w dowolnym miejscu na świecie, w swoim własnym domu. Jesteśmy w stanie znaleźć dowolne materiały i to po prostu robić, jakikolwiek język sobie wybierzemy. Sytuacja, rzeczywistość pokazuje, że ludzie dzisiaj uczą się tych języków nawet szybciej niż robili to w przeszłości. Dalej nie ma magii, dalej to ci chwilę zajmie, ale posługując się odpowiednimi narzędziami i wykorzystując to, co my dzisiaj wiemy, do czego nie mieliśmy dostępu te kilka dekad temu, jesteśmy w stanie to robić szybciej i efektywnie. No i ja mam te techniki pamięciowe, którym ja gorąco zapraszam do moich innych materiałów, żeby się z nimi po prostu zapoznać, gdzie ja jestem w stanie cię przeszkolić z tego, jak tą część języka nauki, te 80% nauki języka, którym jest słownictwo, jak zrobić wielokrotnie szybciej niż to zajmuje normalnie. Ode mnie to by było dzisiaj tyle, ja dziękuję bardzo. Jeżeli materiał ci się podobał, zostaw koniecznie lajka, skomentuj, udostępnij znajomym. Ja dziękuję bardzo i widzimy się za tydzień. Jak obejrzałeś do tej pory ten materiał wideo, to pewnie chcesz zrobić kolejny krok. Wejdź na coterazdziała.pl/live z Marcinem i wypełnij swoimi danymi formularz kontaktowy. Otrzymasz bezpłatny bilet na transmisję live, którą poprowadzę 19 września o godzinie 20.